Jeśli istnieje jedna rzecz na świecie, która sprawia, że z automatu jakiś serial, przynajmniej na początku, ogląda mi się źle, to jest nim brutalność. Jeszcze za czasów, gdy chodziłem do gimnazjum, czy nawet pierwszych klas liceum, gdy tylko przypadkiem włączyłem coś, co było wręcz do przesady brutalne, wyłączałem to z miejsca i prawie zawsze nawet nie dawałem temu szansy. Po prostu widok gór, wypływania flaków i tak dalej jest dla mnie niesamowicie niekomfortowy do oglądania, choć z wiekiem nauczyłem się do tego przyzwyczajać. I tak, aktualnie gdy odpalam jakąś brutalną serię, to po czasie jestem w stanie znieść tą brutalną przemoc, choć oglądanie pierwszych odcinków serialu sprawia mi niebywałe trudności. Tak było na przykładu, gdy oglądałem The Boys, kiedy to po obejrzeniu pierwszego odcinka musiałem sobie zrobić kilka dni przerwy, ale gdy do tego powróciłem, to całość pochłonąłem ciągiem, bidłączując praktycznie wszystkie 3 sezony. Jeśli mam być szczerym, to tak u mnie było też w przypadku Castlevanii, kiedy to po pierwszym odcinku musiałem sobie zrobić krótką przerwę i dopiero wtedy obejrzałem resztę. Niemniej jednak serial ten wciągnął mnie na tyle, iż pozostałe 3 sezony obejrzałem w 3 dni, po jednym sezon na dzień. Mimo to, mam do tej serii pewne zastrzeżenia, które postaram się omówić w dalszej części materiału. Castlevania to kreskówka na podstawie kultowej już serii gier pod tym samym tytułem, a pierwsza gra z serii ukazała się już ponad 30 lat temu, bo w 1986 roku ukazała się ona na NES-a, czyli znaną bardzo dobrze konsolę Nintendo. Powiedzenie, że gra ta nie wniosła za wiele do świata gamingu, to duże niedopowiedzenie, bo wraz z serią Metroid dała ona początek osobnemu gatunku gier, który swoją nazwę czerpie od połączonych nazw swoich prekursorów, czyli Metroidvania. Obecnie myślę, że najpopularniejszą grą tego gatunku, w którą spora część z was mogła grać, jest Hollow Knight. Jeśli mam być natomiast z wami szczerym, to miałem okazję chwilę pograć w oryginalnym Castlevanie, a to za sprawą tego, iż na pewnym konwencie można było sobie pograć w retrogierki na różnorakich starych konsolach. W ofercie były m.in. gry na wspomnianą konsolę Nintendo NES, a tytułami, w które można było zagrać, było m.in. Mega Man 2, Super Mario Bros., Contra, czy omawiane dzisiaj Castlevania. Grałem krótko, bo niecałe 10 minut, jeśli mam być szczerym, to w tym czasie nie porwała mi ona jakoś szczególnie. Jakby bardzo się cieszyłem, że wreszcie miałem okazję spróbować swoich sił w tej grze. W końcu, tak jak wspominałem w swoim materiale o legendzie Kory, Castlevania uważam za jedną z ważniejszych gier, jakie powstały kiedykolwiek. Jednak mimo tego nie wywołała u mnie zbyt wielkiego wrażenia gameplayowo. Choć zgaduję, że było to spowodowane niebywale krótkim czasem gry i pewnie gdybym pograł w to trochę dłużej, a może i przyszedł to całe, to moja opinia byłaby zgoła inna. Natomiast fabuła Castlevanii prezentuje się następująco. Pewna kobieta odwiedza samego Drakulę w swoim zamku. Jest ona lekarką i przybyła prosić władcę wampirów o to, aby ją nauczał. Pragnie ona z pomocą nowo nabytej wiedzy pomagać ludziom, lecząc ich ze swoich chorób. Drakula po krótkiej rozmowie godzi się na jej warunki. Mija kilka lat, a tych dwoje zakochuje się w sobie i zostaje małżeństwem. Jednak jak dobrze wiemy z historii, w czasach średniowiecza kobiety lekarki nie miały się za dobrze, a w szczególności gdy stosowały one nieznane innym metody. I w ten sposób żona Drakuli kończy spalona na stosie, przy okazji pomówiona za kontakty z diabłem. Jak można się spodziewać, Drakuli niezbyt się to spodobało i tak ogłasza ludziom mieszkającym na Włoszczyźnie, że mają rok na opuszczenie tych terenów, bo w przeciwnym razie ześle na nich plagę potworów, doprowadzając do ich brutalnej śmierci. Jak można się domyślić, kościół, a więc i ludzie, nic sobie z tego nie robią, a Drakula, jak obiecał, tak zrobił i na terenie całej Włoszczyzny pojawiły się ogromne ilości demonów wyciągniętych prosto z najmroczniejszych czeluści piekieł. A celem samego Drakuli stało się wymordowanie wszystkich istniejących na świecie ludzi. Pierwszy sezon jest tak naprawdę tylko prologiem do całej historii i składa się tylko z 4 odcinków. Jakbym miał go jakoś opisać, to byłoby to tak naprawdę takie składanie drużyny. Trójka głównych bohaterów musiała na siebie wpaść i połączyć siły przeciwko Drakuli. A są nimi Trevor Belmont, czyli ostatni z rodu Belmontów, który specjalizował się w zabijaniu potworów, Saifa, która jest mówcą, czyli kimś w rodzaju takich podróżujących kapłanów, którzy mają na celu nauczać i pomagać ludziom na całej Włoszczyźnie, oraz Alucard, czyli nie kto inny jak sam syn Drakuli. Jeśli mam być szczerym, to nawet jeśli tak bardzo krótki sezon, to jest to niesamowicie porządny sezon, który bardzo płynnie wprowadza odbiorców w świat przedstawiony, zarysowuje postacie, czy to głównych bohaterów, czy to antagonisty i koniec końców jest niesamowicie dobrym wprowadzeniem do całej historii. I wtedy też przychodzi drugi sezon, który jest absolutnie najlepszym sezonem Castlevanii i pikiem tego serialu. Wszystko od początku do końca działa w tym sezonie. Bardzo mi się podobało, że historia opowiadana jest z dwóch perspektyw.
raz od strony Belmonta, Sajfy i Alucarda, a raz ze strony Drakuli oraz jego sprzymierzeńców, jak chociażby Hektora i Isaaca, czyli zaufanych sługów, którzy pomagają Drakuli w realizacji jego planu, pomimo faktu, że są ludźmi. Dzięki pokazaniu historii także z perspektywy tych złych mamy szansę tak naprawdę bardziej zrozumieć naszych antagonistów. Jeśli mam być całkowicie szczerym, to ja na którymś etapie historii zacząłem kibicować Drakuli w osiągnięciu tego celu. Bo co jak co, ale ludzie to są największe skurwysyny chodzące po tej planecie i no w pewien sposób Drakula miał rację, że lepiej by było bez nich. Finał tego sezonu też był w moim odczuciu super i myślę, że jest to najlepsza i najbardziej satysfakcjonująca rzecz tej kreskówki. Choć jeśli mam być szczerym, to z większym zaciekawieniem niż oglądanie pięknie zanimowanych i trzymających w napięciu walk, śledziły mi się te wszystkie knowania poszczególnych postaci i mam tu na myśli w głównej mierze Carmillę, której celem było niejako wygryzienie Drakuli z jego roli. Do samej Carmilli przejdę nieco później, bo będę trochę na nią narzekał, ale nie zmienia to faktu, że w tym sezonie błyszczy ona w wielkim stopniu. Potem niestety przychodzi trzeci sezon i z bólem muszę przyznać, iż jest to największy downgrade tej serii. Główny wątek tego sezonu absolutnie nie jest jakkolwiek intrygujący. Dodatkowo śledzimy aż cztery wątki jednocześnie. Ten Belmonta i Sajfy, ten Isaaca, ten Hektora oraz ten Alucarda i oh boy, wątek Alucarda. Tak jak jeszcze pozostałe trzy można uznać za bycie w porządku, choć prowadzenie ich aż czterech jednocześnie w tak krótkim czasie, bo zaledwie 10-odcinkowym sezonie sprawia, że jeśli poświęcamy trochę więcej czasu jednemu wątkowi, to pozostałe na tym tracą. Tak więc wątek Alucarda to najmniej potrzebna rzecz w tym serialu. Autentycznie mogłoby go nie być, bo i tak nie prowadzi do niczego i nic z tego nie wynika. Byłem aż w szoku, że tak lubiana przeze mnie w drugim sezonie postać Alucarda tutaj jest mi kompletnie obojętna, a nawet zbędna. Autentycznie jedyne wątki, jakie choć trochę miło mi się śledziło, to wątek Hektora i Isaaca, choć z wątkiem Isaaca mam problem tak całościowo, bo dla mnie oczywistym było to, do czego to prowadzi, i rzeczywiście zadziało się to, czego się spodziewałem, ale dopiero w finale czwartego sezonu. I jakby będę szczery, wątek Isaaca to moja najbardziej ulubiona rzecz w całej Castlevanii. Ma on moim zdaniem najciekawszą drogę do przejścia. Jednak mój problem z tym wątkiem jest taki, że został on poprowadzony strasznie naokoło. I tak jak początek oraz finalizacja tego wątku to istne złoto, tak czuję, że ten środek jest jednym wielkim filerem, bo czymś trzeba było zapchać te sezony. Oczywiście samo bycie filerem nie sprawia z automatu, że mieszam ten wątek z błotem. Ba, pomimo tego faktu środek tego wątku wciąż jest bardzo dobry, jednak mimo tego wciąż mam pewien niesmak w stosunku do niego. No i jest też czwarty, finałowy sezon, który jest już lepszy niż trzeci, ba, jest nawet całkiem dobry, ale to wciąż nie jest to, co ten serial zaserwował mi przez pierwsze dwa sezony. Główny antagonista tego sezonu jest moim zdaniem strasznie z dupy i o dziwo nie jest nim ta postać, która była teasowana jako główny antagonista praktycznie od samego początku serialu, czyli Carmilla, a dodatkowo jej wątek został zakończony kompletnie nie w taki sposób, w jaki ktokolwiek chyba oczekiwał. Jeśli mam być szczerym, to część mnie jest tym faktem strasznie zawiedziona, bo moim zdaniem był to ogromny potencjał na dobrego finałowego antagonistę, który niestety został zmarnowany. Ale z drugiej strony pewna część mnie bardzo szanuje to rozwiązanie fabularne, bo lubię, gdy twórcy grają na nosie fanom i serwują im coś zupełnie innego niż oczekiwali. Trevor Belmont jest naprawdę intrygującą postacią, która jest tak naprawdę głównym bohaterem serialu, w sensie wiadomo, Sajfa i Alucard również są, ale Trevor jest tym bardziej głównym. Jest on ostatnim z rodu Belmontów, specjalizującym się w zabijaniu potworów, który niestety wiele pokoleń wcześniej został ekskomunikowany z kościoła oraz nakazano mi opuścić tereny Wołoszczyzny. Gdy Trevor był jeszcze mały, jego cała rodzina została wymordowana, a on, jako jedyny ocalały, starał się przeżyć w tym brutalnym świecie. Myślę, że Belmont jest tym typem postaci, którą gdybyśmy spotkali w realu, to niezbyt byśmy polubili. Jest arogancki i chamski, ale nie można mu odmówić odwagi oraz uzdolnienia w boju. Najczęściej walczy za pomocą bicza lub w późniejszym etapie fabuły za pomocą takiego łańcucha, który idealnie sprawdza się w walce przeciwko wampirom. Jeśli mam być szczerym, to kocham wszystkie sceny walki z udziałem Belmonta, a dokładniej tych jego dwóch broni. Moim zdaniem wyglądają one fenomenalnie i świetnie śledziło mi się oglądanie, gdy bohater atakuje biczem w stronę przeciwnika. Wróg robi unik, ale Belmont w trakcie lotu zmienia trajektorię bicza i walka toczy się dalej. Dodatkowo wiele razy dał nam znać do zrozumienia, że nie jest pierwszym lepszym łowcą potworów, ale ma ogromną wiedzę, którą wykorzystuje w walce z wampirami.
Natomiast Syfy jest totalnym przeciwieństwem Trevora. Nie jest tak impulsywna jak on oraz zdecydowanie jest bardziej dobroduszna. Wspomniałem już, że jest ona mówcą, ale nie mówiłem, że para się też magią. Jeśli mam być szczerym, to bardzo lubię, gdy magia w jakimś dziele jest zrobiona bardzo kreatywnie, kiedy widać, że ktoś przy tym usiadł i pomyślał, a nie jak w takim Doktorze Strange'u, kiedy magowie po prostu tworzyli sobie bicz i tarczę. I tak jak o samych zaklęciach Syfy nie mogę powiedzieć, że są jakoś bardzo kreatywne, bo tworzy ona tak naprawdę tylko lód i ogień, tak natomiast śmiało mogę stwierdzić, że choreografia walk jest tutaj jak najbardziej przemyślana, a całość dodaje bardzo dynamiki do i tak już bardzo dynamicznych scen akcji. Syfy jest również moim zdaniem bardzo ciekawym dodatkiem do drużyny naszych bohaterów, gdyż pełni ona niejako rolę takiego sumienia, a Lucard i Belmont raczej nie stronią od przemocy, najchętniej rozwiązywaliby problemy tylko w ten sposób, w szczególności Trevor. Natomiast Syfy jest tym typem postaci, która woli przegadać dany konflikt lub ewentualnie uciec się do podstępu. A Lucard z kolei jest półwampirem. Jest on dodatkowo synem samego Drakuli, więc jego celem jest zabicie własnego ojca. A Lucard wydaje mi się zaraz obok Isaaca najbardziej opanowanym bohaterem tego serialu. Nie pamiętam, żeby kiedyś jakoś szczególnie popadł w gniew lub po prostu się zdenerwował. Jest również bardzo elegancki. Do niego myślę należy najbardziej emocjonująca scena z całego serialu, mająca miejsce w finale drugiego sezonu. Ja nie ukrywam, trochę się na nim wzruszyłem. Jest też Hector, który jest jednym z podwładnych Drakuli i jest on chyba największym debilem, jakiego ostatnio widziałem. Dosłownie jest to sztandarowy przykład tego, co rządza cipy robi ze skurwysynem. Autentycznie wszystkie jego nieszczęścia spadły na niego tylko dlatego, że zaufał jakiejś kobiecie. I to nie jest tak, że nie mógł tego przewidzieć, oj nie. Dosłownie miał świadomość, że wampiry uważają ludzi za ścierwo i nagle, gdy jedna wampir baba zaczyna go chwalić, mówić jaki to on jest wielki i traktować go z szacunkiem, to kompletnie nie wydało mu się to jakkolwiek podejrzane. A dodatkowo, gdyby tego było mało, to ta sytuacja powtarza się drugi raz inną wampir kobietą, no ile można. Choć tu trzeba naprostować, gdyż ta druga postać autentycznie była dobrą osobą i naprawdę traktowała go z szacunkiem i była dla niego dobra, jednak pewne okoliczności sprawiły, że musiała zrobić to, co zrobiła. Jednak moją najukochańszą postacią, do której mam tak naprawdę największy szacunek, jest Isaac. Absolutnie kocham jego bezwzględną lojalność do Drakuli oraz to, że tak naprawdę sam Drakula stwierdził, że jest jedyną osobą, której może ufać oraz że jest jego jedynym prawdziwym przyjacielem. Isaac, podobnie jak Hector, jest nekromantą, który w tym świecie nazywa się twórcą. I jakby dla mnie wątek Isaaca, który budował swoją armię, aby zemścić się w imię Drakuli, to coś wspaniałego. Oczywiście, tak jak wspomniałem, sam środek tego wątku wciąż dla mnie w wielu momentach był niepotrzebny, lecz mimo tego wciąż z wielką przyjemnością śledziłem jego podróż. Chyba takim pikiem tej historii jest rozmowa Isaaca z jednym z jego tworów, gdzie padają pytania natury egzystencjonalnej. Zresztą uwielbiam każdą scenę, w której Isaac po prostu rozmawia z ludźmi, czy to wampirami, czy kimkolwiek. W moim odczuciu Isaac to najbardziej klimatyczna postać całego serialu, która też moim zdaniem przechodzi naprawdę ciekawą drogę. Na koniec pogadajmy jeszcze o wykonaniu technicznym serialu, bo jest on wykonany na najwyższym poziomie. Całość animowana jest płynnie i przede wszystkim bardzo ładnie, dbając o najmniejsze szczególiki. Rzadko kiedy używane jest tu CGI, a nawet jeśli jest, bo byłem w stanie kilka takich scen wyłapać, to jest ono zrobione tak, że jeśli nie przyjrzymy się temu dokładniej, to nawet nie będziemy mieli szansy go zauważyć. Muzyka również bardzo buduje klimat w tym serialu i nigdy nie odniosłem wrażenia, że jakiś utwór nie pasuje do wydźwięku danej sceny, albo że jest po prostu słaby. Tak więc podsumowując, Castlevania to dobra porcja porządnego fantasy, która myślę, że spodoba się każdemu fanowi tego gatunku, ze sporą liczbą interesujących postaci, których poczynania będziemy śledzić z dużym zaciekawieniem. Tak więc to by było na tyle. Dziękuję za wysłuchanie mojej recenzji. Ja życzę wam miłego popołudnia, wieczoru czy tam poranka i jak zawsze, łączmy się w bólu.